Johnson pierwszego pola sam za siebie jako joker po to, żeby już wykluczyć wszelkie rozważania typu takiego, czy Brytyjczycy mogą tutaj jeszcze zaszarżować i trafić do sobotniego finału. Na razie wygląda to tak, że w wyścigu numer 21 pojedzie Ben Barker w kasku białym, rosyjski joker w niebieskim Emilio Sajfudinow, w czerwonym z pola trzeciego Davy Watt i w żółtym z pola zewnętrznego Thomas Jonasson. Patrzymy na taśmę startową i na pole numer 2. Ben Barker, szybszy, ale wyrzucony teraz i Emil jest przy krawężniku, ale najsprytniejszy Thomas Jonasson na kole, ciągnęło go tam potwornie w bandę, opanował to wszystko, ale stracił dużo prędkości. Emil jednak jest za 6, proszę Państwa, Thomas Jonasson na razie drugi, a więc 2 punkty jadą dla ekipy szwedzkiej, trzeci Davy Watt oczywiście, no i brytyjski pomysł na punkty Ben Barker na razie na końcu stawki, chociaż dobrze prezentował się Ben w pierwszym wirażu, ale teraz znowu po tym dłuższym równaniu toru pachnie tutaj troszeczkę, wieje nudą z toru, jadą w równiusieńkich odstępach od siebie, za dużo wody polał chyba tutaj pan polewaczkowy, no i sędzia po zjechaniu traktorów zarządził ponowny wyjazd Jarka Gały i jego kolegi po to, żeby te mazie, jak powiedziałeś, troszeczkę zabsorbować. Tak. 3 punkty Emil, 2 punkty Thomas Jonasson, 1 punkcik Davy Watt. Prawdopodobnie w swoim ostatnim występie i Ben Barker bez punktów. Proszę bardzo. Tak, świecił się ten tor po zjechaniu polewaczki w świetle reflektorów, więc sędzia nakazał tutaj ponowne wyrównanie i wyjechał traktor z prostą i z uwielbianą przez Czesława Czernickiego skośną szyną. Zarównał to jeszcze troszeczkę i dopiero sędzia nadusił przycisk zielonego światła i puścił zawodników do 21 wyścigu, który zapowiadał się bardzo emocjonująco. Po dobrym starcie Ben Barker wleciał aż w pierwszy wiraż. Niestety zamiast zostać przy krawężniku, wyniósł się za środek toru. Wykorzystał to natychmiast Emil Sajfudinow, który przyciął, przypilnował krawężnika. Również Thomas Jonasson miał dobre wyjście z tego wirażu, niestety podniosł jego motocykl, stracił troszeczkę na prędkości, wykorzystał to Emil i pewnie zdobył 3 punkty. Tak jak mówiłeś, w wyścigu 22 mamy kolejnego jokera, jest to Andreas Jonsson, który wystartuje z toru pierwszego, obok niego z prawej strony Jason Kramp. Przepraszam, będzie to Chris Holder.